Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Szanowni Państwo, chcieliśmy zakomunikować o kolejnej pomocy, z jakim będą mogli skorzystać uchodźcy z Ukrainy przebywający na terenie miasta i gminy Myślenice. Chodzi o wypłatę zasiłku 300 zł, tak zwanego zasiłku na dzień dobry dla Ukraińców. Wnioski o takie świadczenie można składać już w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach od dnia wczorajszego. Kto może skorzystać z tego zasiłku, to wszyscy ci uciekinierzy, uchodźcy z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską po 24 lutego. I co ważne, myślę, dla nas i przede wszystkim też dla Ukraińców, ci, którzy mają już nadany numer PESEL i przebywają oczywiście na terytorium Rzeczypospolitej, na naszym terenie w sposób legalny. Co do szczegółów już samej wypłaty i może też wniosku, opowie pokrótce pani dyrektor Małgorzata Aleksandrowicz. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy jest świadczeniem, które zlecił gminie Myślenice, zleciła organizacja rządowa, więc te środki będą opłacone z budżetu państwa w wysokości 300 zł dla każdej osoby. Wnioski dostępne na stronie Centrum Usług Społecznych składa osoba dorosła, każda osoba dorosła, więc jeśli pod opieką matki przebywa 18-letnie dziecko, również te wnioski są składane przez dorosłego obywatela Ukrainy. Wnioski przyjmujemy na ulicy Słowackiego, jesteśmy tam codziennie. Jeśli ktoś wydrukuje wniosek i przyniesie go na Słowackiego, może go zostawić w urnie. Oczywiście każdy z obywateli Ukrainy ma również profil zaufany i ma możliwość taki wniosek złożyć za pośrednictwem ePUAP. Dziękuję. Te 400 zł to jest na jedną, na rodzinę, na dziecko osobę. Też? Tak, czyli na każdą osobę. Dorosła składa również na dzieci. Tak, Szanowni Państwo, to jest jednorazowe świadczenie na jedną osobę, zarówno na osobę dorosłą lub na dziecko. I Szanowni Państwo, jeżeli chodzi też o małe podsumowanie naszych działań świadczonych na rzecz uchodźców z Ukrainy, to kolejna usługa, którą można powiedzieć realizujemy tu oczywiście jako zadanie zlecone przez rząd, przez państwo polskie. Jeżeli chodzi o liczby, kwoty, które będziemy potrzebować na wypłatę tych świadczeń, to zakładamy, że za miesiąc marzec będziemy musieli wypłacić tego typu świadczenie dla 900 osób, a w miesiącu kwietniu tutaj jest plan na około 500 osób. Z kwotami i sumami, jak tutaj widać koło mnie na przedstawionej grafice. Jeżeli chodzi o schronienie, które Ukraińcy znaleźli tutaj na terenie gminy Myślenice, zarówno przede wszystkim w gospodarstwach domowych u naszych mieszkańców, jak również w tych miejscach, które zabezpieczyła gmina Myślenice, mam tu na myśli przede wszystkim pensjonaty, hotele i remizy ochotniczych straży pożarnych, to Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy ilość uchodźców to przekroczyła już liczbę, kwotę 1000 osób. Jeżeli chodzi o rozkład i podział na wiek czy płeć osób, to ponad 500 osób to są kobiety, ponad 40 osób mężczyźni, no i prawie 500 dzieci. To są te sumy, które na chwilę obecną są aktualne i też, co ważne, od zeszłej środy wydaliśmy już ponad 360 numerów PESEL. Tylko w sobotę, kiedy urząd też pracował, można powiedzieć, dodatkowo, urzędnicy nadali 90 numerów PESEL. Też w ten weekend zamierzamy uruchomić taką możliwość, żeby przede wszystkim dla tych osób, które przebywają
w tych miejscach zorganizowanych przez gminę Myślenice zorganizować cały transport, dowieźć bez problemu Ukraińców tutaj na miejsce i nadać im ten numer PESEL. Oczywiście jeszcze raz zachęcam, aby Ukraińcy zgłaszali się po nadanie numeru PESEL w specjalnie dedykowanych godzinach między godziną 15:30 a 18:00 i w piątek między godziną 14:00 a 18:00. Oczywiście w normalnych godzinach pracy urzędu również ten numer PESEL można bez problemu wyrobić, łącznie też ze zrobieniem fotografii potrzebnej do złożenia wniosku. Może też o kilka słów w sprawach porządkowych, bezpieczeństwa poprosiłbym pana komendanta Straży Miejskiej, pana Artura Kasickiego. Proszę państwa, jeżeli chodzi o gminę, tutaj oczywiście gmina też uzupełnia ten element dodatkowy, jeżeli chodzi o dowóz do placówek medycznych. Tutaj realizuje to oczywiście Straż Miejska, jak również do placówek weterynaryjnych, jako że mamy troszeczkę zwierząt i tutaj też ta pomoc była realizowana. To jest jeden aspekt. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o wnioski dotyczące 40 zł, które otrzymują obywatele polscy, którzy goszczą naszych sąsiadów, również te wywiady ze strony tutaj Urzędu Miasta i Gminy będzie realizowane przez pryzmat również oczywiście Straży Miejskiej. Ja mogę tylko jeszcze raz potwierdzić, drodzy państwo, że bardzo duża życzliwość ze strony tych kobiet i dzieci w głównej mierze płynie i tutaj za każdym razem chcą się dzielić tą informacją, z tymi życzeniami pogody ducha dla przede wszystkim naszych mieszkańców, nie tylko. Także wyrażają dużą wdzięczność i to chciałem w ich imieniu przekazać. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Szanowni państwo, wielokrotnie podkreślaliśmy wdzięczność dla naszych mieszkańców, którzy przyjęli uchodźców z Ukrainy. Dziękowaliśmy wolontariuszom i to też chciałem jeszcze raz w tym miejscu powtórzyć, jak również też podziękować moim współpracownikom z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, pracownikom Centrum Usług Społecznych i wszystkim wolontariuszom, którzy codziennie też wspomagają nas w obsłudze tych uchodźców. Razem z nami pracuje grupa prawie 20 tłumaczy, która jest do dyspozycji, pomaga właśnie w rejestracji numeru PESEL, czy w obsłudze Ukraińców, chociażby w CUS-ie, czy w sklepie za 0 zł. Także tym wszystkim chciałem z tego miejsca też bardzo serdecznie podziękować i jeszcze raz zaprosić też do korzystania z tej pomocy Ukraińców, do tego świadczenia jednorazowego w wysokości 300 zł. I aby pamiętali o tym, że jeżeli będą chcieli skorzystać z tej pomocy i innej, muszą zarejestrować się i mieć wyrobiony numer PESEL. Bardzo dziękujemy. Jeżeli będą jakieś indywidualne pytania, to jesteśmy do państwa dyspozycji. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.